Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Wierni z parafii świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Trzemieśni 22 stycznia mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w koncercie międzynarodowego chóru Sarva Dharma. Chór pod dyrekcją Marii Kwos koncertuje na całym świecie, nawołując śpiewem do otwierania ludzkich serc na różnorodne religie i kultury. Dopełnieniem talentu wokalistów jest koncertujący z chórem kameralny zespół muzyczny prowadzony przez Ewę Żarów. Zagościł w Trzemieślańskim kościele. To znaczy, wszystko wydarzyło się pewnym przypadkiem, mam zbiegiem okoliczności, ale tak naprawdę inicjatywa wyszła ze strony naszego radnego Kazimierza Dąbrowskiego, któremu bardzo dziękujemy za zorganizowanie całego zaplecza i logistyki tego koncertu. Szczególnie przesłaniem naszego chóru Sarva Dharma, co w sanskrycie znaczy jedność wszystkich religii, jest właśnie ta jedność. Jedność, której troszkę nam dzisiaj w dzisiejszych czasach brakuje. W repertuarze mamy pieśni religijne, chwalące Boga, pieśni religijne z różnych kultur i tradycji. Śpiewamy, trudno już nawet policzyć, w kilkunastu językach, ale główną ideą jest właśnie to, żeby poprzez zbliżenie innych punktów widzenia, zbliżenie, pokazanie innych kultur, pokazać, że ta jedność jest możliwa. To dla nas wyjątkowy dzień, wielkie wzruszenie i radość, że możemy tutaj, w Trzemieśni, spotkać się z Państwem i przedstawić nasz program. Tutaj tak się składa, że w tym regionie mamy bardzo dużo miłych, ciepłych znajomych, więc tym bardziej cieszymy się, że dzięki przychylnej zaproszeniu księdza mogliśmy w waszym kościele się zjawić. Thank you.
Jak wszyscy wiemy, we wszystkich niemal państwach są dzisiaj problemy z akceptacją. Z akceptacją różnorodności. A przecież w każdej religii mówi się, że miłość jest najważniejsza. Mieszka w każdym człowieku i jest ona uosobieniem boskości. Dlatego nasza misja od dawna jest dla nas ogromnie ważna. Od 9 lat już spotykamy się i śpiewamy w różnych państwach, w różnych szerokościach geograficznych. Śpiewamy w różnych kościołach. Śpiewaliśmy i w synagogach, i w świątyniach hinduskich, i w świątyniach protestanckich, ewangelickich, i oczywiście w świątyniach katolickich. Musimy wszyscy uczyć się na nowo, albo przypomnieć sobie, jak ważne jest to, żeby widzieć Boga w każdym człowieku, bez względu na to, jaki ma kolor skóry, jakiego jest wyznania, w jakiej szerokości geograficznej się urodził. Chórem międzynarodowym. Z jakich krajów pochodzą członkowie tego chóru? To znaczy, ja pragnę podkreślić, że chór jest amatorski, natomiast ta idea zrzeszyła, można powiedzieć, ludzi z paru krajów. Polska, kraje nadbałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Dziś niestety nie wystąpią, natomiast mamy też gościnnie członków chóru z Niemiec, Holandii, Anglii.
trzemyślańskim kościele nie zabrakło pieśni chwalących Jezusa czy Matkę Boską, ale również Allaha i innych bogów innych religii. Mamy nie tylko szerokość geograficzną, bardzo daleko teraz trzeba lecieć samolotem, ale zmieniamy też religię. Tym razem będziemy śpiewać do Allaha ze wstępem do Koranu, Surfa Alatika. Zapraszam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you.